Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku Elektroprzewodnika. Dzisiaj odcinek nietypowy, a mianowicie będzie unboxing, a konkretnie recenzja takiego oto projektora, który wysłała do mnie firma Blitzwolf. Oczywiście bardzo jej dziękuję. Tutaj mamy model tego projektora. No i przejdźmy do omawiania, co tutaj producent zawarł na opakowaniu, a następnie będzie wspomniany unboxing i testy. Na górze opakowania producent zamieścił takie informacje jak Wi-Fi Ready i konkretnie chodzi o to, iż projektor ma wbudowane Wi-Fi i za pomocą tego Wi-Fi możemy z dowolnego urządzenia, to znaczy z jakiegoś Windowsa, Androida czy z urządzenia opartego o system iOS, za pomocą DLNA przesłać obraz, przesłać jakiś konkretny film do projektora lub za pomocą Miracast streamować obraz na żywo. To znaczy Miracast to jest taki wirtualny kabel HDMI, czyli bierzemy po prostu telefon i to, co widzimy na telefonie, widzimy jednocześnie na projektorze. Tak samo możemy wziąć jakiś komputer z Windowsem. Tutaj macie jeszcze QR kod, skanując możecie przejść na stronę producenta. No i z kolejnych informacji mały rozmiar, no dosyć kompaktowy, ciut mniejszy niż standardowy projektor. Oczywiście 16:9 format ekranu, taki najbardziej popularny, zasilany oczywiście z naszego gniazdka i Rich Interfaces, czyli bogate interfejsy. No to przyjrzymy się już dokładnie, jak uruchomimy projektor, co tam producent w tym interfejsie nam umieścił. Na kolejnej krawędzi oczywiście różnego rodzaju znaczki informacyjne Made in China. Na krawędziach bocznych tutaj nic nie ma, jakiś serial, numer, Wi-Fi Ready, zobaczcie, producent wszędzie się tym chwali. No i na tyle, co my tutaj mamy. Mamy informację o złączu VGA, czyli taki przewód DSAP 16, często spotykany jeszcze w naszych komputerach, analogowy przewód, analogowe złącze USB 2.0, HDMI, slot na karty SD, AV, czyli audio wideo, czyli takie złącze na kompozytowy przewód, słuchawki, no i wtyczka do sieci. Czyli tyle informacji na pudełku. Następuje zatem unboxing. I pozbywamy się pudełka. Jak widzicie, całość fajnie zapakowana, zabezpieczona w takiej oto piance. I co znajdziemy w środku? Oczywiście projektor odpowiednio zabezpieczony, przewód, nasz przewód europejski. Zobaczcie, możecie zresztą wybrać, jaką wtyczkę chcecie przy zamawianiu tego projektora. Następną rzeczą jest pilot. Może odpakujemy. Pilot nie zawiera baterii. Musimy sobie je sami tam włożyć. Są to baterie 3A. No i zobaczcie na pilocie jakieś podstawowe opcje. Taki zwykły pilot. No i mamy jeszcze tutaj kabelek. Zobaczcie, tutaj jest takie złącze jack. Natomiast tutaj mamy trzy złącza RCA, czyli takie złącze kompozytowe, jak mówiłem Wam wcześniej, do przesyłania sygnału audio oraz wideo. No i może wyjmijmy sam projektor. Pod projektorem znajdziemy jeszcze instrukcję. Przejdźmy do omówienia już samego projektora. Tak on wygląda, zobaczcie, jaki krótki rzut oka na wszystkie jego krawędzie i na spód. No i producent umieścił tutaj logo. Ta wierzchnia warstwa tutaj ma taką jakby perforację, zobaczcie, taki jakiś design, powiedziałbym, tutaj producent zastosował. No, trochę mi się to kojarzy, te właśnie linie, te wybrzuszenia z pewnym telefonem, powiedziałbym, z jakimś prekursorem smartfonów. Zobaczcie, HTC Diamond, podaje, że tak się to cudo nazywało. No i też w taki sam sposób tutaj wyglądał. Także wydaje mi się, że to było miłe skojarzenie, a telefon po wielu latach nadal działa, jak tylko uda mi się go wybudzić. Tutaj jest jeszcze taki rysik, może niektórzy nie wiedzą, co to. Zobaczcie, Windows Mobile, telefon dalej działa, może coś przesuniemy. Tak, działa, oporowy wyświetlacz. To były czasy. Ale wróćmy do naszego nowoczesnego, powiedziałbym, projektora.
No i na samej górze mamy oczywiście przyciski do sterowania, mamy regulację ostrości i kąta pochylenia ekranu, czyli tego przekształcenia trapezowego. Tutaj mamy ukryty odbiornik podczerwieni do naszego pilota i tutaj zobaczcie jeszcze złącze D-SAP. Na spodzie mamy tutaj głośnik, taką wyciąganą nóżkę do podnoszenia projektora, cztery gumowane nóżki, na bocznej krawędzi złącze słuchawkowe, złącze audio-wideo, czyli na to złącze kompozytowe, złącze HDMI oczywiście nie mogło zabraknąć. No i według mnie fajna rzecz to slot kart pamięci oraz dwa złącza USB. To jest naprawdę bardzo fajne, bo jeżeli mamy jakiś dysk zewnętrzny, który wymaga dużej wydajności prądowej, no to wtedy możemy podłączyć tutaj. Tak samo można tutaj ładować telefon, jeżeli wyświetlamy coś z telefonu przez to Wi-Fi, no to podłączamy się tutaj i telefon nam się nie rozładuje. No i na kolejnej krawędzi tutaj mamy jeszcze złącze zasilania. Także dużo możliwości, dużo portów, rozmiar średnio kompaktowym powiedział. No i oczywiście osłonięty nasz, powiedziałbym tutaj, obiektyw, bo tak to się nazywa. No dobra, włączmy to cudo i zobaczmy jak to działa. Uruchomiłem projektor i tak jak słyszycie, tak głośno on pracuje, no w porównaniu do mojego głosu. Wydaje mi się, że jest to znośna głośność, oczywiście musi tutaj być wentylator, zobaczcie, na tej krawędzi mamy wylot gorącego powietrza, stąd powietrze jest zasysane, więc jeżeli postawimy projektor w taki oto sposób, no to nie blokujemy tutaj tego wylotu, natomiast blokujemy ten wlot powietrza, także oglądanie filmów na suficie może tutaj być ryzykowne, że może się nam ten projektor po prostu przegrzać. No, a dlaczego musi być takie chłodzenie? Otóż mamy tutaj lampę LED i lampa ta ma 1200 lumenów, nie znalazłem informacji jakiej jest mocy, natomiast producent podaje, że całe urządzenie pobiera do 55 W, więc podejrzewam, że może to być lampa 50-watowa. Producent deklaruje żywotność tej lampy aż 20 tysięcy godzin. W porównaniu do projektorów lampowych, no to tam mamy żywotność, powiedziałbym, nie chcę skłamać, 3000 godzin, 4000, coś w tej granicy. Także zobaczcie, 3000 a 20 tysięcy godzin, no to jest spora różnica. No, z mniej ciekawych informacji, kontrast 800:1, 16 milionów kolorów. No i maksymalny rozmiar obrazu, jaki możemy uzyskać z tego projektora, to 130 cali, a najmniejszy 34 cale. Odpowiada to odległości od 1 metra do 3,8 metra odległości projektora od naszego ekranu. I tak prezentuje się obraz rzucony na suficie. Odległość, z jakiej wyświetlam, to jakieś 2 metry, a rozmiar ekranu, no powiedziałbym 50 cali, coś koło tego. No i jak widzicie, jasność nie jest jakaś zarewelacyjna, ale wyświetlam ten obraz w południe, powiedziałbym samo południe, no prawie 13 dochodzi, więc no takie godziny południowe, no wiadomo, wieczorem, jeżeli już słońce zajdzie, jakieś filmy na pewno dużo przyjemniej będzie się na tym oglądać. Co do samej jakości wyświetlania, nie mam tutaj zastrzeżeń, warto pamiętać, że rozdzielczość tutaj to 800x480, więc nie jest to HD. Mimo wszystko podczas kilkodniowych testów oglądałem różnego rodzaju seriale, przeglądałem zdjęcia, dokumenty, sprawdzałem, czy tutaj wszystkie funkcje działają i do takich codziennych zastosowań byłem bardzo zadowolony, jeżeli chodzi o jakość wyświetlanego obrazu. Ekran, który teraz widzicie, jest to ekran wyboru odtwarzania z pendrive'a lub karty pamięci. Możemy tutaj wybrać, czy chcemy oglądać filmy, zdjęcia, muzykę czy tekst. Ponadto możemy zmienić źródło i tutaj zobaczcie, mamy USB, mamy to złącze audio-wideo, złącze HDMI, z którego korzystałem i działa poprawnie, czyli po prostu działa jak to złącze cyfrowe. Karta SD, złącze RGB, czyli to złącze D-SAP, czy jak ktoś woli inaczej VGA. No i na samym końcu mamy BW-Link, czyli właśnie podłączenie poprzez Wi-Fi. No i zobaczcie, po momencie bezczynności projektor wraca do tego poprzedniego stanu. Także zostańmy przy tym USB, zajrzyjmy jeszcze do ustawień. Możemy tutaj wybrać
jaki chcemy tryb wyświetlania, czy to będzie zdjęcie, dokument, film, lub ręcznie ustawić kontrast, jasność, kolor i inne tego typu parametry, które odpowiadają za jakość tego obrazu, za to, jak odwzorowane są kolory. Możemy ustawić temperaturę kolorów, możemy ustawić, czy ma być to obraz 16:9 czy 4:3. Możemy ustawić redukcję tutaj jakichś szumów. No, ja nie zauważyłem różnic przy zmienianiu tego parametru, dlatego zostawiam standardowo tak, jak tam jest ustawione. Co tutaj jeszcze mamy? Dalej mamy ustawienia do dźwięku, ponieważ w projektorze, nie wspomniałem jeszcze o tym, jest wbudowany taki 1-watowy głośnik. No i przy połowie głośności ten głośnik gra dobrze, jak się przechodzi dalej, to strasznie trzeszczy, ale przy tej połowie głośności gra naprawdę głośno i w miarę dobrze, dlatego wydaje mi się, że ta głośność jest tutaj też do podciągnięcia. Jeżeli w jakimś filmie mamy bardzo cicho nagrany dźwięk, no to możemy go tutaj wzmocnić, co wydaje mi się w tym wypadku jest plusem. Ustawienia czasu, jakieś usypianie i tak dalej. No i oczywiście ustawienia języka, update software'u, przywracanie ustawień domyślnych. Warto zaznaczyć, że projektor też działa w języku polskim, ale tam znalazłem kilka jakichś błędów w tłumaczeniu. Wolę pozostać przy angielskim. Jeżeli chodzi o wyświetlanie treści na bieżąco, tak zwany screen mirroring, zobaczcie tutaj na telefonie, bez najmniejszych zacięć, wszystko to, co dzieje się na telefonie, wyświetlane jest na ekranie i zarówno w takim trybie pionowym, jak i poziomym możemy przeglądać na przykład zdjęcia czy odtwarzać filmy. Nie ma tutaj żadnych najmniejszych zacięć, wszystko idzie w trybie na żywo. Tak samo możemy podłączyć się z komputera, o czym wspominałem wcześniej. No i działa ten tryb, ten screen mirroring tutaj na Miracaście zupełnie tak jak przewód HDMI. Także brawo za to producentowi, że zaimplementował coś takiego w projektorze. I teraz odtwarzam właśnie film z Arduino Day z YouTube'a, z telefonu. Zobaczcie, jestem cały czas na telefonie. No i właśnie w takim trybie panoramicznym możemy sobie coś włączyć bezpośrednio z YouTube'a. Zobaczcie, wszystko tutaj dalej działa na telefonie. No i wszystko działa w trybie rzeczywistym, co już wcześniej powtarzałem. Można jednocześnie być podłączonym do swojej lokalnej sieci Wi-Fi, jak i właśnie do naszego projektora. Wydaje mi się, że ciężko pokazać Wam na aparacie, na kamerze jakość tego projektora. No, według mnie nie jest ona ani za najgorsza, ani za najlepsza. Jest po prostu średnia. Do takich sporadycznych zastosowań myślę, że jak najbardziej taki projektor się nada. No, jakieś wypady w góry, gdzieś wyświetlić jakiś film, jakieś takie romantyczne sytuacje, czy jakieś karaoke ze znajomymi gdzieś na ścianie budynku, powiedziałbym. No, już tutaj widzę na wakacje dużo fajnych zastosowań, ale także myślę, że do wygłaszania jakiejś prezentacji jak najbardziej na pendrive'ie czy na karcie wkładamy sobie kartę z prezentacją, czy to będzie w JPEG-ach, czy w jakimś innym formacie. Tutaj możemy obsługiwać PNG, BMP, JPG. Myślę, jak najbardziej tutaj się nada, wtedy pilocikiem sobie przełączamy slajdy, nie bierzemy żadnego laptopa. Mały, kompaktowy, no nie całkiem kompaktowy, już mówiłem, ale wydaje mi się, że jest to jak najbardziej fajne rozwiązanie, zwłaszcza jeżeli chodzi o cenę. O tym nie powiedziałem. Projektor ten kosztuje $100, przy czym w linku poniżej, w opisie tego filmu, macie link do tego projektora i macie także tam kupon zniżkowy na 10%, czyli mamy jakieś $90, czyli niecałe 350 zł przy obecnym kursie. Także wydaje mi się, że za te pieniądze warto. Nie jest to duża suma w porównaniu do profesjonalnych projektorów, a za tą cenę otrzymujemy projektor o przeciętnej jakości obrazu, ale z dużymi możliwościami. Zobaczcie, to Wi-Fi, te USB-ki 2 tutaj, te karty pamięci. No jest dużo fajnych opcji, dużo możliwości. Strumieniowanie wideo, czy to z DLNA, czy tym Miracastem. Myślę, że to są takie funkcje, które ja tutaj najbardziej doceniam w tym sprzęcie i próżno szukać w tej cenie innych sprzętów lepszych od tego projektora. No i chyba nie myśleliście, że zostawię ten sprzęt nierozebralnym. Jako dziecko bardzo lubiłem rozbierać wszelkiego rodzaju sprzęty i myślę, że w ramach recenzji będziemy sprawdzać też, jak coś jest wykonane w środku.
Także rozkręciłem śrubki od spodu i uchylmy rąbka tajemnicy. Ta-da! Tak wygląda to w środku. No i ostrzeżenie przed elektrycznym szokiem, znaczki chińskie, chińska naklejka. Czy ktoś to potrafi rozczytać, rozszyfrować? Zobaczcie, tutaj taki długi przewód. Jest to antena zapewne od Wi-Fi. Jedna rzecz, która mi się tutaj rzuca w oczy, tak z lustrzanki widząc, chyba trochę nie do końca ta taśma tutaj jest wpięta. No, odepnijmy wszystkie tasiemki, które tutaj przychodzą i spróbujmy coś rozkręcić dalej. Zobaczcie, bok tutaj się trochę wygina, czy to tak ma działać? Oj, wydaje mi się, że tutaj można ten projektor jeszcze jakoś od boków rozłożyć. Zobaczymy. I delikatnie obracając płytkę, po odkręceniu oczywiście możemy znaleźć serce naszego projektora. No i oparty jest on o mikrokontroler, a w zasadzie procesor ARM. Tutaj firma Rackchip, nieznana mi, ale ten procesor oparty jest o rdzeń Cortex A9, no i przetwarza tutaj oczywiście Full HD, radzi sobie z tym świetnie, na pewno to jakiś Linux działa, to środowisko, które tam widzieliście, musi być oparte na Linuxie albo jakimś takim podobnym systemie, albo sami sobie nawet napisali, podejrzewam, że jest to po prostu Linux z taką graficzną nakładką dla projektorów. Mamy tutaj sterownik wyświetlacza, mamy jakąś pamięć, no bardzo podstawowe rzeczy, nic zaskakującego. Bardziej ciekawi mnie, jak działa ta część odpowiedzialna za wyświetlanie obrazu. I uchylając kolejne wieko, dochodzimy do sedna i zobaczcie, ja myślałem, że z tej strony jest lampa i tutaj jest to wyświetlane, a tu taki skomplikowany system luster. Z tej strony mamy wyświetlacz wraz z lampą. No, w sumie mogłem się domyśleć, skoro chłodzenie jest w tą stronę, to tutaj powinna być ta lampa z wyświetlaczem chłodzona. Mamy tutaj różnego rodzaju soczewki. Jedna tutaj, zobaczcie, jest pochylana właśnie za pomocą tego pokrętła. No, są to soczewki plastikowe, także no, nie ma co tutaj się spodziewać lepszego za te pieniądze. Ta z przodu tutaj jest na pewno szklana. Tutaj szybka, która nam odbija ten obraz, także skomplikowany system luster, tak? No i tutaj skrywa się zasilacz, jak widać, impulsowy. Może postaramy się go wyciągnąć. I tak kątem patrząc, no zwykły zasilacz impulsowy. Ta płytka tutaj służy za chłodzenie. Z drugiej strony też mamy jakiś radiator. Nic najwyraźniej skomplikowanego. O zasilaczach impulsowych jeszcze kiedyś w odcinku opowiem. Wyciągłem tą skrajną szybkę, która była przy zasilaczu i możecie zobaczyć sprzęt, którym nagrywam i ja tam gdzieś w tle i oświetlenie z góry. Zobaczcie, taka plastikowa szybka bardzo dobrej jakości. No, wrażenie sprawia szkła, a na pewno jest lżejsza i nietucząca. I za tą plastikową, pochylaną soczewką mamy tutaj wsunięty ekran. Zobaczcie, to jest ekran. Czyli jest to po prostu wyświetlane na takim ekranie, za którym świeci lampa. Także wydaje mi się, że będzie można na przykład w przyszłości zmodyfikować to urządzenie i wstawić tutaj ekran o większej rozdzielczości, o ile ten interfejs jest tutaj zgodny. Musiałbym znaleźć, na jakich protokołach ten ekran tutaj działa, a z tyłu mamy lampę z radiatorem. Czy uda mi się ją wyciągnąć? Ciekawe. Po ściągnięciu kolejnego plastiku i wyciągnięciu takiego rozpraszacza światła udało mi się dotrzeć do diody LED. No niestety z oznaczeń, jakie umieścił tutaj producent, nie znalazłem żadnych informacji na internecie, co to za dioda. No jeżeli wy coś znajdziecie, to podzielcie się w komentarzach. No i tak wygląda nasz projektor. Nie ma nic wielce skomplikowanego. Jeszcze na dole widać głośniczek i tutaj wentylator, który wciąga nam to powietrze. Także wydaje mi się, że to tyle z dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobała taka forma, że taka recenzja plus pokazanie, jak coś w środku jest skonstruowane, jak to działa, wam się podoba. No i jeżeli tak, dajcie standardowo łapkę w górę. Pamiętajcie, że w opisie tego odcinka macie link do tego projektora wraz z kuponem zniżkowym. To tyle w dzisiejszym odcinku. Jeżeli przypadł wam on do gustu, kliknijcie łapkę w górę.
Pamiętajcie o możliwości subskrypcji kanału oraz śledzenia nowości na Facebooku. Wszelkie pytania możecie kierować zaś na maila. Trzymajcie się, cześć! Żeby nie było, że coś zepsułem, nie? Projektor dalej działa, w dodatku zrobiło się już ciemniej, także wszystko wydaje mi się, że lepiej widać.